Dzień dobry, witam bardzo serdecznie wszystkich Państwa w kolejnym wydaniu mojej serii wywiadów Kiszluk Rozmawia. Serii, która zrodziła się z takiej potrzeby kontaktu z ludźmi dokładnie przed rokiem, bo to chyba jest 46. albo 47. moja rozmowa, z ludźmi, który chciałem zapytać, jak się czują w tej całej sytuacji, bo to był chyba początek kwietnia ubiegłego roku, na pewno w kwiecień, i byliśmy wszyscy zamknięci, przerażeni. Teraz trochę czasu minęło i trochę zmienił się nasz stosunek do tego, co w tym czasie się wydarzyło. I o tym chciałbym porozmawiać dzisiaj z kimś w mojej karierze zawodowej naprawdę wyjątkowym, dlatego że jest to osoba, która jakoś tak od jakiegoś czasu, oczywiście niedługiego, bo to ja jestem stary i długo żyję na tym świecie, ale pojawiała się w moim życiu, dawała mi bardzo dużo satysfakcji, a jednocześnie dawała mi dużo do myślenia, bo z tą osobą to jest tak, jak w amerykańskich filmach, trzeba uważać, co się mówi, bo od tej chwili cokolwiek pan powie, może być użyte przeciwko panu. Więc przedstawiam Państwu oto teraz panią Mercedes, tak naprawdę. Cześć, Ewa. Dzień dobry, Grzesiu. No, po tym wstępie wspaniałym to może być tylko gorzej, no ale jakoś będziemy sobie radzić. Nie będzie gorzej. Ja nawet zastanawiałem się na tym przed moment, czy tak mogę powiedzieć, bo Ty dla mnie jesteś taką kwintesencją, uosobieniem tej marki, ale to nie znaczy, że dla wszystkich. Ale rzeczywiście tak jest, bo ty jesteś osobą, która reprezentuje Mercedes na firmę, markę Mercedes na zewnątrz. I to w tym wstępie wszystko było prawdziwe, ale prawdziwa była też takie pytanie z zatroskaniem, jak to wszystko wpływa na twój biznes i na ciebie osobiście? No, dziękuję bardzo, przyjąłem to jako komplement. Mercedes rzeczywiście była postacią historyczną, chociaż umarła nie mając prawa jazdy. Ja się ciągle identyfikuję bardzo z moją marką, mimo że z wykształcenia jestem filolożką i filozofką. No i pracowałam trochę na uniwersytecie, pracowałam w dyplomacji, ale gdzieś te ostatnie 20 lat, to w ogóle nie do wiary, że to 20 lat, związałam się z marką Mercedes i miałam to ogromne szczęście, że zaczęłam dla tej marki pracować, kiedy ona jeszcze była, że tak powiem, in statu nascendi. Dopiero się to wszystko w Polsce rodziło i wtedy miałam dużą wolność, autonomię w kształtowaniu jakby oblicza i imidżu tej marki. To było wspaniałe. Jakoś tak mi się zawsze udawało, że w pracy miałam nie tylko dużo roboty, ale też fan. Jeżeli pytasz, jak to wpłynęło na nasz biznes. Mercedes ma w Polsce 10 spółek. Zawsze jak to komuś opowiadam, to ludzie się dziwią, ale rzeczywiście mamy spółkę i sprzedażową, i leasing, i bank, i autobusy, i własny retail. No i ostatnio mamy jeszcze fantastyczną inwestycję na Dolnym Śląsku, którą miałam przyjemność się zajmować od początku, a to już 5 lat, w Jaworze, gdzie mamy 1300 osób i eksportujemy silniki i baterie na cały świat, więc po świecie jeździ już około 100 tysięcy Mercedesów, które mają silnik i baterie made in Poland, polskie serce. Jeżeli chodzi o sprzedaż, no wiesz, mówi się, że luksus umiera ostatni i rzeczywiście myśmy mieli minimalny spadek za 2020, podczas kiedy Mercedes w całym regionie Europa miał około 15-20% spadku, myśmy mieli kilka procent. No ten polski rynek ciągle jeszcze jest bardzo chłonny. Wydaje mi się, że w kryzysie ludzie kalkulują bardzo zdroworozsądkowo, że co tanie, to drogie, więc w sytuacji kryzysu raczej chcą mieć samochody nie tyle luksusowe, czyli po prostu komfortowe i po prostu bezpieczne, no bo to bezpieczeństwo jakby wysunęło się na pierwszą linię. Także odpukać biznes idzie dobrze, jak patrzymy na bank zamówień tej spółki sprzedażowej na ten rok, to mamy też ogromne wzrosty, no mamy
waiting list na pewne modele, no to bardzo cieszy, bo ten produkt rzeczywiście jest bardzo dobry. Optymalizujemy sieć dealerską. Nigdy nie jest tak, że jest optymalnie, ale naprawdę się staramy. Mercedes była kobietą. Nie wiem, czy wszyscy słuchacze o tym wiedzą. Bo w tej chwili... No jakże, się, oczywiście. Mówi, bo, ale w tej chwili mówi się ten Mercedes, bo no, jakby marka można sama... Powiedzieć, można powiedzieć jakby na wesoło, że no, co by było, gdyby córka Emila Jelinka, pasjonata motoryzacji, konsula honorowego austriackiego w Nicei, gdyby miała na imię, przepraszam, Helga albo coś takiego. Miała na imię Mercedes, bo jej mama była Hiszpanką. I miała na imię Mercedes. Właśnie. Ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że tak naprawdę pomysł na tę naszą rozmowę był po twojej reakcji na tekst, który opublikowaliśmy. Tekst, który był takim, bo wiadomo, mamy, jeszcze dziś mamy, jak my to nagrywamy, mamy marzec, a marzec to jest taki miesiąc, gdzie wiadomo, czcimy kobiety i one są najważniejsze, dostają tulipany, kiedyś rajstopy i są wielbione przez firmy, przedsiębiorstwa, dyrektorów specjalnie zwoływały się kiedyś akademie na cześć kobiet i tak dalej, i tak dalej. I ty, chociaż nie wierzę, że jesteś feministką taką zdeklarowaną, ale słusznie oburzyłaś się i zacytowałaś nawet taki artykuł z Forbesa, który między innymi mówił o tym, że szefowie firm powinni dawać coraz to lepsze warunki kobietom, tak jakby kobiety nie mogły być szefami firm. I wtedy do ciebie zadzwoniłem i porozmawialiśmy na ten temat i chciałbym trochę o tym porozmawiać, bo powiem ci szczerze, że ja sam nie do końca rozumiem to całe zamieszanie wokół tego, a z drugiej strony racjonalnie potrafię to wytłumaczyć, dlaczego tak jest, że kobiety ciągle walczą o swoją pozycję w zawodzie, w biznesie. A dlaczego twoim zdaniem tak jest? To może zacznijmy od odpowiedzi na to pytanie. Moim zdaniem tak to wynika z historii i z uwarunkowań kulturowych i z przeszłości, kiedy kobieta miała swoją, no nie oszukujmy się, no, rolą kobiety było rodzić, wychowywać, doglądać domu, a to mężczyzna dbał o to, żeby rodzina miała zapewniony byt. I myślę, że to jest bardzo w głowach. Do tego stopnia to jest w głowach, że wiemy o tym doskonale, że jak rodzi się chłopczyk, to bawi się samochodami, jak dziewczynka, to bawi się lalkami. To się tak do końca życia trochę zostaje, nie? No dobrze, poruszyłeś bardzo wiele wątków, ale ja bym chciała, bardzo słuszne, ja bym chciała odnieść się do tego, powiedziałeś, że ty na pewno nie jesteś feministką i to od razu podskoczyłam na stołku, no bo powiedzmy sobie, co to jest feminizm? Ty go użyłeś niestety w takim znaczeniu, jak to w Polsce jest. To jest prawie, że słowo obraźliwe. Aha. Dla mnie feminizm to jest pewien ruch społeczny albo też postawa wobec świata naszego. Ruch społeczny, którego celem jest równość płci, równość, uwaga, pod względem politycznym, ekonomicznym, społecznym, osobistym. I teraz dla mnie pytanie jest, dlaczego kobiety się mają tego domagać? Wydawałoby się, że człowiek rodzi się równym. Co się potem dzieje, jakie ma szanse, to już jest inna kwestia. Ale przygotowując się do tej dyskusji z tobą, sobie tak przemyślałam, czy ktoś kiedyś dyskutuje na temat miejsca mężczyzn w tym świecie? Może będziemy dyskutować, może będziemy mówić o kryzysie męskości i tak dalej, ale generalnie nie dyskutujemy o miejscu, czyli krótko mówiąc, ja jestem feministką, w tym znaczeniu, że uważam, że feminizm to jest humanizm. Jeżeli mówimy o tym, że ma być równość płci na tych wszystkich płaszczyznach, no to co tutaj jest złego? Co tu jest obraźliwego? Ja myślę, że ty, mówiąc to, miałeś na myśli pierwszą falę feminizmu. Tutaj jest nie czas i nie miejsce, żeby na ten temat rozmawiać, ale ja bardzo często rozmawiam i mówię, słuchajcie, było 4 fale feminizmu. Te wojujące sufrażystki brytyjskie, amerykańskie, to była pierwsza fala tam między
połowa XIX wieku do 20 lat ubiegłego wieku. Notabene to były też polskie sufrażystki, które jak Piłsudski nie mógł się zdecydować, czy dać kobietom prawo wyborcze w listopadzie 1918 roku, no to one parasolkami tam po oknach jego w Sulejówku, w tym dworku tam mocno stukały. I no, są opracowania, które mówią, że to naprawdę był ten asumpt, że on się na to zdecydował i Polki otrzymały prawo wyborcze 28 okay. listopada 1918 roku. Potem były jeszcze te trzy fale. To była fala tej rewolucji obyczajowej 60-70 lata na Zachodzie i w Stanach, tak? Potem mamy tą trzecią falę w latach 80., gdzie do tego dochodzi do praw, do pracy, do samostanowienia, do edukacji, prawo rodzinne, doszły takie rzeczy jak etniczność, jak gender cały. Przecież słuchaj, gender to są lata 80. w Stanach Zjednoczonych i w Europie. No, do nas to przychodzi dużo, dużo później. I ta ostatnia fala feminizmu, ta czwarta, która absolutnie umożliwiła ją technologia. Ja w ogóle uważam, że technologia to jest ogromna szansa dla emancypacji kobiet. To może sobie to kiedyś jeszcze rozwiniemy, bo ja mam w mojej fabryce ponad 40% kobiet, co jest absolutnym fenomenem w ogóle w całej sieci fabryk Mercedes, bo tam średnio jest 15. Natomiast myśmy przekonali kobiety, że dzięki technologii możesz mieć ciekawą pracę w przemyśle 4.0. I tak jak zawsze podkreślam, filigranowa blondynka obsługuje 5-tonowy agregat i to jest możliwe tylko i wyłącznie dzięki technologii. To tyle co do feminizmu, jak ja to rozumiem. Ale jeszcze chciałam do twojej bardzo słusznej uwagi, powiedziałeś, że to są uwarunkowania kulturowe. Ja sobie przygotowałam dwa cytaty i z największą rozkoszą chciałam ci przeczytać, skąd to się bierze. Powiedziałeś, że to jest tak mocno w naszych głowach, prawda? Że ta kobieta ma być tą maszyną rozrodczą. No więc tutaj już nie mówię o starożytności, ale Paweł z Tarsu, czyli twórca chrześcijaństwa można powiedzieć, prawda? Moim zdaniem też pierwszy marketer, tak. Bo on po prostu taki marketing zrobił chrześcijaństwu, że z takiej małej sekty zrobiła się religia światowa. I teraz ci zacytuję. Tak jak jest we wszystkich zgromadzeniach świętych, kobiety mają na tych zgromadzeniach milczeć. To jest drugi wiek po Chrystusie. Kobiety mają milczeć, nie dozwala się im bowiem mówić, lecz mają być poddane, jak to prawo nakazuje, prawo, pewnie prawo boskie, a jeśli pragną się czegoś nauczyć, niech zapytają w domu swoich mężów. Nie wypada bowiem kobiecie przemawiać na zgromadzeniu. I to są słowa Pawła z Tarsu z pierwszy list do Koryntian. I jeszcze druga część tego smakowitego fragmentu. Pierwszy list do Tymoteusza. Paweł jeszcze bardziej kategorycznie się wyraża i mówi tak. Nauczać zaś kobiecie nie pozwalam, ani też przewodzić nad mężem, lecz chcę, by trwała w cichości. Czyli ma milczeć, ma być poddana, ma... Broń Boże, nie nauczyć się niczego i nie nauczać, bo jakby coś chciała wiedzieć, to niech się męża zapyta. I to nie jest dowcip, tak? Ja czytam te listy, to jest jakby podstawa chrześcijaństwa, no więc teraz jakby daję ci pewną wskazówkę, skąd my to mamy w głowie. I chciałam jeszcze jeden cytat, bo ten jest też cudowny. To było a propos religii, a teraz a propos polityki. Napoleon, wielki wódz... Kodeks Napoleona i tak dalej. Dwa takie cytaty o miejscu kobiety w rodzinie na przykład. No kobieta ma rodzić, nie? I Napoleon mówi tak. Jedna niewiasta nie może wystarczyć mężczyźnie. Kobieta potrzebna jest mężczyźnie, by mu rodzić dzieci. Jedna niewiasta nie może mu do tego wystarczyć. Kobietą jego jest wtedy, gdy nosi dziecko w swym łonie, gdy karmi niemowlę. Nie może być jego towarzyszką, kiedy jest chora, a także jeżeli nie może mu dać dziecka. I ostatni fragment, mój ulubiony z serii Równouprawnienie to czyste szaleństwo. Uwaga, kobiety są naszą własnością, pisze Napoleon, a jest rok mniej więcej 1806-7, więc to już nie jest 2000 lat temu. Kobiety są naszą własnością nieodwrotnie, bo one dają nam dzieci. Niewiasta jest... własnością mężczyzny,
Tak jak drzewo owocowe należy do ogrodnika. Czy to nie jest piękna metafora? Kobieta jak drzewo owocowe, które należy do Pięknie. ogrodnika. I można by było mnożyć jeszcze. Ja sobie kiedyś zrobiłam taką prezentację i pokazywałam moim dziewczynom w moim zespole. One po prostu były absolutnie oburzone. Ja mówię, słuchajcie, ale na tym opiera się nasze rozumienie kobiety miejsca w świecie. Okej, ale wiesz co, ja na początku powiedziałem, fantastycznie, że rozmawiamy, na początku powiedziałem, że z tobą to jest tak jak z koronerem w firmach amerykańskich. Cokolwiek powiesz, może być zaraz użyte przeciwko tobie od tego momentu. I oczywiście, że to nie było pejoratywne zapytanie ciebie, czy jesteś feministką. Tak to zabrzmiało tylko dlatego, że nie chcę się tu usprawiedliwiać, ale ja uważam, że te takie, ale nie potrzebujesz. Takie ostre feministki to robią dużo gorszą robotę niż im się wydaje, bo zrażają do siebie, tak jak wszystkie ruchy LGBT, które powinny starać się pokazywać, że nie chcę wchodzić w te dyskusje za bardzo, bo są za chwilę ciekawsze tematy, ale zamiast pokazywać, że jesteśmy normalni, to pokazują, że mamy... I to ludzi wkurza. Ja wiem, o czym ty mówisz. Ja wiem, o czym ty mówisz. No, nawet feminizm ma bardzo wiele odłamów. No właśnie. Wiesz, z jednej strony, jeżeli byś walczył 200 lat o swoje prawa, których ciągle jeszcze nie ma, bo polskie sufrażystki żądały całego życia. My do dzisiaj tego całego życia nie mamy, mimo że mamy prawa na papierze. Natomiast to, co powiedziałeś o tych takich bardzo radykalnych ruchach, zobacz, to jest też ta dyskusja na temat języka strajku kobiet, prawda? Tak. Ojej, nagle te kobiety są wulgarne, one nagle czegoś żądają. Ta radykalizacja spowodowana jest tym, że na normalnej drodze, i to pokazują badania dla Global Gender Gap, jeżeli będziemy tak grzecznie, ja mówię będziemy, mimo że ja nie jestem już młodą kobietą, która ma życie przed sobą i do pokonania bardzo wiele problemów, jeżeli będziemy tak grzecznie prosić, to po pierwsze prosimy już od 200 lat co najmniej i ten General Gender Gap pokazuje, że za mniej więcej, jeżeli to pójdzie w tym tempie jak dzisiaj, to jest około 150 do 199 lat, żebyśmy osiągnęli równość płci. Tak. Te dziewczyny nie chcą na to czekać i absolutnie je rozumiem. Pewne zmiany społeczne wymagają też zmiany toposów, zmiany użytych metafor, tak, zmiany. Wymagają w pewnym momencie powiedzenia wypierdalać, po prostu. Bo jeżeli już jesteś tak zdesperowana... Ja jako dama nie chciałam tego słowa powiedzieć, ale ja wiem, że je wypowiedziałam. Ale rzeczywiście, co oczywiście daje asumpt tym wszystkim cwaniaczkom, politykom, którzy mówią, o proszę, używają brzydkich słów. To trochę jest tak, jak mimo że oni, co pokazały niedawne nagrania, tych słów używają po prostu zamiast zwykłego języka. Ale to jest nieistotne. Ważniejszy temat dla mnie, o którym powiedziałaś, to jest ten święty Paweł i te wszystkie ideologiczne rzeczy, które wynikają, no co tu dużo gadać, z religii. I to z religii właśnie z katolickiej, chrześcijańskiej. I tak chciałem Ciebie zapytać, Twoim zdaniem, dlaczego ta kobieta od początku została ustawiona od Pawła, bo przecież nie od Chrystusa, nikt mi nie powie, że Chrystus był antyfeministą na przykład, nie wierzę w to. Ja Ci nie odpowiem na to pytanie, ja Ci polecę książkę ex-dominikanina Piotra Augustyniaka, który napisał książkę Jezus, nie Chrystus. Fantastyczna książka mówiąca o tym, że właściwie historia powinna się zaczynać od tego, żeby odrzucić zmartwychwstanie. Ale to jest niezwykle ciekawy temat i ostatnio się tym zajmowałam, natomiast to nie jest naszą rozmowę. Kobieta po prostu była słabszą fizycznie. Zobacz, w czasach, nie wiem, no Homo sapiens jest na świecie od 70 tysięcy lat, tak? To były czasy, kiedy rzeczywiście siła fizyczna decydowała o przetrwaniu. Tak. Siła fizyczna decydowała o przetrwaniu.
Jeszcze w pierwszej rewolucji przemysłowej, w XVIII wieku, te maszyny parowe, to wszystko, to już były ułatwienia, ale to było ciągle jeszcze, była siła fizyczna. Potem mieliśmy kolejną rewolucję przemysłową, elektryfikacja, potem mieliśmy komputery i tutaj zaczęły dziewczyny dochodzić do głosu. Dlatego powiedziałam, że uważam, że technologia, cyfryzacja, ta możliwość sterowania wielką fabryką za pomocą scalonych systemów cyberfizycznych, to jest ogromna szansa dla kobiet. Tak. I my tą szansę widzimy, też ja to widzę też jako pracodawca, bo kiedy budowaliśmy fabrykę, to wszyscy nas straszyli, że tam nie ma ludzi od IT, nie ma programistów, nie ma obsługujących maszyny cyfrowe, więc ja pomyślałam sobie, że jeżeli nie ma tych mężczyzn, no to może przejrzyjmy się, jaki jest potencjał wśród kobiet, tak? No i okazało się, że to był strzał w dziesiątkę, bo tak jak mówię, my mamy w tej chwili w zakładzie produkcyjnym i to nie białe kołnierzyki, tylko zarówno w produkcji, w montażu, w zarządzaniu bezpieczeństwem, mamy kobiety, które się fantastycznie spełniają. Jeszcze jedną rzecz chciałam powiedzieć, bo ostatnio jakiś kolega mi powiedział, no zobacz, kobiety takie niby są lepsze, a kogo mamy w Parlamencie Europejskim? Nie dotknęłeś tego tematu, bardzo, bardzo delikatny temat. I ja mu odpowiedziałam, wiesz co, może prawdziwa emancypacja i prawdziwe równouprawnienie będzie wtedy, jak będzie tyle samo głupich kobiet, co i mężczyzn w różnych gremiach. To trochę jest przekorne, prawda? Ale no, niemądrzy mężczyźni na wiodących pozycjach, no może trochę nie jest mądry, no może ma głupie, nieetyczne zachowania i tak dalej, no ale to jest facet, no to on jest ambitny, chce zrobić karierę. Facetowi wypada, facet jest mocny i tak dalej. Nawiasem mówiąc, jak powiedziałaś o między innymi o Napoleonie, to tak mi przeszło przez myśl, że kariery do dziś, to nie jest tak, że robią silni faceci i tylko wyłącznie silni faceci. Te kariery robią bardzo specyficzni faceci. Weźmy na przykład świętej pamięci, zresztą uwielbianego przeze mnie, Steve'a Jobsa. Przecież to był psychopata. To, co ty zacytowałaś z Napoleona, to też są wypowiedzi psychopaty. To nie jest normalne podejście do życia, bo normalny człowiek... No nie, no wtedy było normalne, wiesz, bo to trzeba z historycznej perspektywy patrzeć. Ale jednocześnie wtedy była ta rycerskość, to wiesz, szacunek dla... Może nie szacunek, ale to... Przecież wiadomo, że facet jak się zakocha, to kobiecie może oddać wszystko. Ale na właśnie... Między innymi psychopatyzm polega na tym, że na zewnątrz on musi pokazywać, że jest twardzielem, a w sypialni jest po prostu, wiesz... Sobą. No. Ale i to mam, no. I to mam na myśli, że to właśnie wiesz te tak, uwarunkowania tak. historyczne, obyczajowe... No tak, ale pytanie jest takie, i tym się właśnie zajmuje ta czwarta fala feminizmu, my się zastanawiamy, jak to jest możliwe, że ciągle jeszcze są takie przekonania. To, co zwróciłeś uwagę, to jest z kolei ten temat zmiany jakby modelu przywództwa, prawda? Bo że facet ma być mocny, co to znaczy, że ma mocny? To znaczy takie typy jak gecko czy jak samce alfa, on jest mocny przez to, że on pokazuje, że jest zdolny do ryzyka, że jest autorytarny, że jest najmądrzejszy i tak dalej. Ja zawsze swoim pracownikom, swoim menedżerom mówię, cytuję Roosevelta, który powiedział, to po angielsku lepiej wychodzi niż po polsku, że people don't care what you know until they know that you care. Ludzie nie obchodzi, że ty jako szef jesteś fantastyczny, dopóki nie pokażesz, że się o nich troszczysz. I to jest bardzo ciekawy temat, bo to jest naprawdę zmiana tego modelu przywództwa. Ty nawet wspólnie mówiliśmy o tym raporcie, że tam 25% kobiet, ten ostatni raport, mimo że są liderkami, to one się ciągle czują jak pomocnice. I ja to skomentowałam na LinkedInie, że no z jednej strony trochę dziwne, że te dziewczyny tak w siebie nie wierzą, ale z drugiej strony zastanówmy się, czy po tej pandemii, z której świat wychodzi taki poszarpany, taki zraniony, taki wymagający właśnie trochę opieki, czy to nie powinno być tak, że ten samiec alfa, przepraszam, używam tego jako metaforę, żeby się tutaj ktoś nie obraził, ale właśnie ten mocny facet, ten taki autorytarny przywódca, czy to nie odchodzi do lamusa? Moim zdaniem odchodzi i jest teraz czas na takiego też przywódcę, liderkę, lidera, który jest trochę bardziej opiekuńczy, bo
mówi się, że tylko ludzie są kapitałem, a reszta to jest wszystko pieniądze. Tylko ludzie są kapitałem, a reszta to są pieniądze. Jeżeli nie zadbasz o tych ludzi, ja miałam przyjemność w zeszłym roku, jak opowiadałaś o początku pandemii, pracować w takim teamie, profesor Jerzy Hausner nas poprosił, robiliśmy takie alerty biznesowe. Zresztą jak to dzisiaj czytam, to one są naprawdę fantastyczne, bo myśmy różne rzeczy naprawdę świetnie ocenili, zdiagnozowali, nawet tam terapia była też pokazana. I chodziło o to, że ten przywódca, bardzo często ten polski lider, ten taki trochę psycho, no jeżeli mówisz o Steve Jobsie, rzeczywiście ankiety pokazują, że 70-80% tych CEO i prezesów no mają jakieś takie psycho cechy w sobie, prawda? I myśmy tam pisali, że to jest ten model przywództwa się musi zmienić, że to jest taki bardziej, powiedziałabym, kobiecy, bo kobiecość nigdy nie była ceniona w biznesie, prawda? Mówi się, że kobiety się nadają do władzy, są rozhisteryzowane, pokazują emocje. Kiedy mężczyzna chce zrobić karierę, to jest dobrze, bo on jest taki zdecydowany, ambitny. Jak kobieta chce zrobić karierę, to wszyscy mówią, ciągle jeszcze jakiś kuriozum jest w ogóle, dlaczego ona taka nie kobieca, prawda? Więc dziewczyny, które mają odpowiedzialne pozycje, to nie tylko prezeski, dyrektorki, one są, my w przerwie jesteśmy albo za małe kobiece, albo za bardzo kobiece. Jak jesteśmy za mało kobiece, to taki Herod Baba, jesteśmy za bardzo kobiece, to znaczy, że jesteśmy rozhisteryzowane. No nikomu po prostu ta kobieta nie dogodzi. A wiesz, o co chodzi? Chodzi o pieniądze i o władzę. Tu nie chodzi o wartości, tu nie chodzi o religię, bo zresztą w religii też chodzi o pieniądze i władzę, prawda? Dokładnie. Chodzi o to, że panowie są w tym świecie, oni się okopali na tych pozycjach, oni uważają się, że to jest najbardziej naturalna rzecz, a tu wchodzą te dobrze wykształcone dziewczyny, bo kobiety w Europie są lepiej wykształcone i mówią, ale my też chcemy trochę rządzić, dajcie nam trochę władzy, dajcie nam trochę pieniędzy, przecież to jest o władzę i o pieniądze. O władzę tak. I o pieniądze, dlatego ja się cieszę, że ja mam 40% ponad dziewczyn, które dobrze zarabiają w przemyśle 4.0, i się bardzo cieszę, że mamy w Polsce rekordowe ponad 30% kobiet wśród naszych klientów. A co to znaczy? To znaczy, że one mają odpowiedni status ekonomiczny. A to oznacza, że mają bezpieczeństwo, no. Że nie są zależne, są mniej zależne. To na koniec, żeby Cię przekonać, chociaż mam nadzieję, że nie muszę, że tego słowa feministka użyłem w pejoratywnym tego słowa znaczeniu, powiem Ci z mojego własnego doświadczenia. W moim absolutnym przekonaniu kobiety dużo bardziej, oczywiście też nie można tam generalizować, dużo bardziej nadają się do zarządzania, do przywództwa niż faceci. A powiem Ci dlaczego z mojego doświadczenia. I będzie to swego rodzaju coming out z mojego wykonania. O, uwaga, to jingle powinien być. No, może to zrobimy. Moim zdaniem, jak ludzie się rozstają, kobieta i mężczyzna. To kobieta przez łzy mówi sobie, kurczę, trzeba uprać firanki, posprzątać, muszę coś zrobić w tym mieszkaniu, nie mogę dopuścić, żeby... A facet nagle stwierdza, nie mam dokąd iść, jestem sam, zaniedbuję siebie, zaniedbuję najbliższych, otoczenie, dom, a już nie ma mowy o praniu firanek. Także jestem przekonany, że ci faceci, którzy pozują na takich macho, tak naprawdę wracają do domu i płaczą w poduszkę. No tak, oni też padają ofiarą tych społecznych, idiotycznych konwencji, tej społecznej definicji, co to jest męskość, co to jest kobiecość, ale na naszych oczach, i myślę, że to trochę wyszło w naszej rozmowie, te paradygmaty naprawdę na naszych oczach się zmieniają. Tak. I po prostu chodzi o to, żeby być partnerem dla siebie, a nie żeby dominować, prawda? Relacje ludzkie, relacje społeczne, relacje biznesowe, szczególnie w naszej kulturze, ktoś musi dominować. A dlaczego do cholery ktoś musi dominować? Przecież można się uzupełniać. I jeszcze powiedziałeś, wiesz, są badania, że diversity is good for business. Firmy, gdzie są kobiety w zarządzie, w radzie nadzorczej, w załodze, one po prostu dlatego są lepsze, mają lepsze wyniki i Standard & Poor's 500 to pokazuje, że tam jest lepsza kultura firmowa, że większe są innowacje.
jest lepszy dialog. Ja kiedyś powiedziałam, że jeżeli się zbierze w zarządzie trzech absolwentów ekonomii z SGH, to wszyscy do niczego nie wymyślą, bo wszyscy myślą podobnie, bo wychodzą z tej samej uczelni, wszyscy są biali, w średnim wieku mężczyznami. Bardzo się jeden pan oburzył, ale nie chodziło mi o to, że to jest SGH, to chyba akurat wicerektor siedział w publiczności. To była tylko taka metafora, prawda? I to nie musimy mówić o tym, że w Dolinie Krzemowej jest największy tygiel kulturowy, cywilizacyjny, etniczny i tak dalej. I tylko tam się robią innowacje. Ja to widzę w naszych zespołach. Po prostu te 20 lat w biznesie mi pokazało, że bez różnorodności nie ma innowacji. Więc takie dwie biznesowe tezy to są: technologia jest błogosławieństwem dla kobiet, bo one mogą wejść w różne obszary, których wcześniej nie było. A drugi, że bez diversity, bez różnorodności, tak jak w przyrodzie, prawda, dbamy o tą bioróżnorodność, no to dbajmy też w biznesie o różnorodność. Nie poruszymy już tego tematu, ale to a propos diversity, to jest taka książka o innowacjach firmy, nie, teraz się nie przypomnę, chyba dwóch braci tę firmę założyło i oni opracowali najbardziej efektywny sposób burzy mózgów i metody burzy mózgów. I oni też mówią właśnie o tym, że oni do burz mózgów zapraszają sprzątaczki, zapraszają studentów, zapraszają księgowych, mimo że na przykład rozmawiają o tym, jak rozwiązać technologiczny problem ze skalpelem tam elektronicznym. Okay? Dlatego, że ale to o tym powiedziałeś. Natomiast chciałbym to... Ale jedno zdanie, jeżeli mogę to powiedzieć. To jest cudowne, bo przypomniało mi się jeszcze o tym, słuchaj, ostatnio największym komplementem od mojego szefa było, jak poprosił mnie na jakieś spotkanie i mówi tak, wiesz co, ja bym chciał, żebyś ty była moim sparring partnerem. No. I to było tak cudowne, prawda? To jest właściwe podejście. W pewnym momencie w życiu potrzebujemy kogoś, kto jest naszym sparring partnerem, który nie kiwa głową i nie mówi tak, jesteś najlepszy, największy. To było fantastyczne, że mówi, słuchaj, bądź moim sparring partnerem, tak? A poza tym, jak już jesteśmy przy burzy mózgów, to jest tak, że na czym polega kreatywność, innowacyjność? Na tym, że umiesz spojrzeć na tę samą rzecz jakby z innej perspektywy. To, co zresztą powiedziałaś, jak się, zresztą to chyba Edison albo ktoś taki powiedział, że jeżeli, nie Edison, że jeżeli za każdym razem powtarzasz ten sam proces, to dlaczego spodziewasz się innych wyników? Tak musi być. Ale chciałbym na koniec, a propos tego, co powiedziałaś o tym, że technologia, że rozwój technologii jest szansą dla kobiet. W dzisiejszym wydaniu Brief.pl publikujemy taki artykuł, taki wywiad właściwie z dziewczyną. My mamy taką sekcję od roku, która się nazywa Brief Esports. Nawiasem mówiąc, to jest też bardzo niesamowicie ciekawie rozwijająca się dziedzina i kanał komunikacji marketingowej, często niedoceniany, bo menedżerowie mówią, nie. Jest w naszej strategii Mercedesa. Okej, ja nawet to wiem, natomiast mówię, ja sam osobiście słyszałem takie opinie, że nie, my w to nie wejdziemy, proszę pana, dlatego że mój syn to za dużo gra. On za dużo czasu spędza przed komputerem. Ale nie o to chodzi. Ta dziewczyna, ten wywiad, dziewczyna właśnie opowiada o tym, że przez gra od 2000 roku, czyli 20 lat. I bardzo długo grała pod pseudonimem i ukrywała, że jest dziewczyną. W tej chwili to jest jedna z najlepszych gamerek na świecie, ale właśnie to jest, tak sobie pomyślałem, jak to dzisiaj zobaczyłem, że też powiem Ewie, że właśnie jest światełko w tunelu. I cokolwiek sądzisz o gamingu, ja mam do tego coraz większe, bardziej takie dodatnie przekonanie, taki jest świat, tak się rozwija, to jest światełko w tunelu, że ona już teraz mówi, jestem dziewczyną. A mój syn, który ma 14 prawie lat, i też jest zboczonym gamerem, ma pseudonim Marta. Powiedziałeś, że już jest światełko w tunelu. Wiesz co, przypomniało mi się w XV wieku na Wojka, studentka na UJ-cie. Oczywiście uniwersytety polskie do początku XX wieku nie przyjmowały kobiet. I ona była też w przebraniu. Nie wiem, czy znasz tą historię, bo na nie Wojkę tak. Wszyscy znają, nawet jest akademik. No i ona była bardzo zdolna. Była córką jakiegoś kasztelana, nie pamiętam którego, Tęczyńskiego czy którego.
No i ona w przebraniu studiowała i była świetna, była świetna. Z tym, że ktoś ją tam kiedyś zobaczył i wygadał się, że to jest kobieta. No i oni ją chcieli spalić na stosie za to, że pod przebraniem studiowała i rektor akademii wstawił się za nią i powiedział, że no wprawdzie zgrzeszyła bardzo, ale była świetną, świetnym studentem, świetną studentką i podarowano jej życie, także musiała tylko iść do klasztoru. To była ta łagodniejsza. I to było 1416-17, a ty mówisz, że dzisiaj jest światełko z tunelu. Wiesz, to jest tak jak pesymista i optymista. Tak, że, to szklanka. Prawda? Pesymista, no znasz tą historię. Nie, a ja myślę, mimo wszystko, przerwę ci, przepraszam cię. Ja myślę, że jest nawet wielki, a może już jest w ogóle światło, już może wyjechaliśmy z tego tunelu. To nieprawda, że ja myślę, że rozsądni menedżerowie, ja nie wiem, czy ja jestem rozsądnym menedżerem, ale w zespole jest dwóch mężczyzn, którzy są współpracownikami, a reszta to są dziewczyny. Ja uwielbiam pracować z kobietami. Ja właśnie z tego powodu, o którym powiedziałem. Wiesz co, gdyby było więcej o takich mężczyzn jak ty, czy jak świętej pamięci Wiktor Osiateński, który mówił, że jest feministą, wiesz, jest coraz więcej, to praktycznie to światełko w tunelu, paradoksalnie ja widzę nie w tym, że kolejne kobiety wchodzą do sektorów tradycyjnie zastrzeżonych dla mężczyzn. Ja to światełko w tunelu widzę właśnie w takich osobach jak ty, w takich osobach jak był Wiktor Osiateński, bo dlatego, że bez mężczyzn, bez pomocy mężczyzn, to były nasze długie rozmowy w Kongresie Kobiet, bez mężczyzn my tego świata nie zmienimy. Natomiast dla mnie te tłumy młodych mężczyzn, które wspierają swoje dziewczyny, siostry, przyjaciółki na tych marszach, dla mnie to jest ogromna, to jest dla mnie ogromna szansa. Bo kobiety wykonały już bardzo wielką pracę i zauważ jeszcze, tak sobie myślałam na koniec, bo rozmyślałam o Sheryl Sandberg i o tej jej fundacji LinkedIn, prawda? Włącz się. Od tego wyszliśmy. Gdzie jest miejsce kobiety w świecie? Włącz się. Bądź aktywna, włącz się. Myślałam sobie, dlaczego się mam włączyć? Mężczyźni nie są włączeni, że tak powiem, per se, prawda? A kobiety dopiero muszą się włączyć. One muszą pokazać, że chcą. One muszą swoje prawa. Maria Dulębianka 120 lat temu mówiła, praw się nie dostaje, prawa trzeba sobie wyszarpać. No niestety, panie Grzegorzu, mój kochany przyjacielu, od lat się znamy i bardzo się lubimy i bardzo się cenimy. Natomiast tak jak powiedziałaś, ten mindset w głowach przez te wszystkie filtry tektoniczne, religii, społeczeństw, a jeszcze Polska, no Polska niestety, jeżeli chodzi o ten mindset, czy ty wiesz, że w 58% gospodarstw, powiedzmy rodzinach w Polsce, jedyną decyzją, którą kobieta może sama podjąć, to jest decyzja, co ugotuje na obiad? Wiesz co, to są badania. Prawdopodobnie, tak, ja w to wierzę, wiem o tym. Ja jestem też aktywny w mediach społecznościowych. Jest taki na Facebooku taka grupa Przestępcy w sutannach. I tam co jakiś czas są cytowane kazania, wypowiedzi teraz, w tym czasie o tym właśnie, że kobieta, no sens jest taki, kobieta powinna słuchać mężczyzny, kobieta jest jemu podporządkowana. No ale to zaczęliśmy od świętego Pawła Starsu. No. A moglibyśmy jeszcze przez Augustyna przejść. Nic się nie zmieniło i jeszcze dalej byśmy zeszli. Jeszcze dalej byśmy zeszli. Tylko to nie jest audycja anty czemukolwiek i nie będziemy absolutnie kontynuować tego tematu. Natomiast rzeczywiście to jest dowód na to, że tak zostaliśmy ukształtowani. To jest tak jak dyskusja, która nagle się wywiązuje po takim wpisie, kiedy ktoś mówi, dlaczego tak jest, że dziecko, które jeszcze nie mówi, nie rozumie, jest ochrzczone i jest już członkiem Kościoła katolickiego. Dlaczego? Dlaczego ono nie ma prawa, jak dorośnie, o tym samo zdecydować? Grzegorzu, to jest właśnie wielki geniusz Pawła Starsu, który mówił tobie i bardzo wielu osobom, że rodzisz się z grzechem pierworodnym, czyli ty przychodzisz na świat, już jesteś obarczony. Dokładnie. Ja z wielką przyjemnością porozmawiam czasem od strony religii, ja nie jestem osobą wierzącą, natomiast wydaje mi się, że Pismo Święte przeczytałam dużo razy, pisałam pracę doktorską na temat metafor i frazeologizmów w literaturze,
europejskiej XX wieku i musiałam bardzo często wracać do korzeni, do etymologii łacińskiej, greckiej. No i okazało się, że Stary Testament i Nowy Testament jest pełen takich perełek, ale to jest na osobną tak, dyskusję. Tak. Ja rozumiem, że ludzie mają potrzebę duchowości, wszyscy mamy potrzebę duchowości. Ktoś ostatnio napisał na Facebooku, że miłość do Boga to jest najwyższa firma miłości. Ja nie wierzę, że jest możliwa miłość bez drugiej osoby. Wszystko inne jest mgłą. Także kochajmy się i oby było najwięcej mądrych mężczyzn na świecie. No tak. I ja teraz patrzę w telefon, bo może mi się od razu uda, bo ty powiedziałaś o tym, że mówiąc o religii, że święty Paweł i tak dalej. A ja słucham, chyba już wszystko wysłuchałem, a jest tego setki, co jest takich asana to się nazywa, jest taki Ajahn Brahm. To jest buddysta, który mieszka, jest szefem klasztoru w Australii. I on ma takie, on to nazywa, przynajmniej tak to tu jest tłumaczone, pogadankami. I właśnie on mówi o takiej spolegliwości, że to nie musi być tak, że musi być w końcu mężczyzna, kobieta, że musi być, że jeżeli jesteś homoseksualistą, to coś złego. Mówi, ja żyję w celibacie już 30 lat. Ja chyba będę chodził na te LGBT manifestacje i założę swój związek właśnie ludzi, którzy żyją tak długo w celibacie. I bardzo właśnie o to zabiegajmy, żeby to tak wyglądało, żeby to było ludzkie, zwyczajne, proste. No, ale buddyzm jest najmniej hierarchiczną rodziną, religią, zauważ. Ja no wracam właśnie do tego, że każda religia to jest sprawa o dominacji, o władzy, tak, o wpływach, o pieniądzach. Tak. Natomiast możemy zupełnie inaczej rozmawiać o etyce, o potrzebie duchowości, o samodoskonaleniu i tak dalej. Ta cała eudaimonia w greckim antyku to jest zupełnie inna rozmowa. Wiesz, to na koniec, żeby tak nie zabrzmiało, ja spędziłam 15 lat w Niemczech i miałam dużo do czynienia z kościołem niemieckim. To nie jest prawda. Polski kościół jest naprawdę jakiś wynaturzony. To nie jest katolicyzm. Ale to jest też na inną rozmowę. Także ja jeszcze raz mam nadzieję, że będziemy mieć coraz więcej mądrych mężczyzn i ludzi, którzy nie będą się starali dominować, bo ta potrzeba dominacji jest okropna, a w tych czasach poranionych, popandemicznych my potrzebujemy się sobą opiekować i się lubić i nie dominować. Właśnie fajnie, że tak to kończysz, bo chciałem cię zapytać, czy ten okres pandemii czegoś nauczył ciebie, nas wszystkich, tak jak patrzysz dookoła? Przeczytałam wywiad z Adamem Ferencym, aktorem z Krakowa, z Teatru Starego, który powiedział tak, coś takiego, nie zacytuję dokładnie, że pandemia to jest czas dla zawodowców. Jeżeli pracujesz głową, to jest kapitalny czas na pracę głową. Ja się starałam to robić. Miałam bardzo dużo takich bodźców intelektualnych. Wspomniałam o tych alertach dla profesora Hausnera. Dużo przemyślałam wtedy, bo pisaliśmy na bardzo różne tematy, na takie niektóre tematy, gdzie mój Boże, co ja wiem o cyberbezpieczeństwie. No teraz już wiem trochę więcej, bo o wszystkim można się dowiedzieć i na przykład wtedy poznałam cały układ cyberbezpieczeństwa u nas w fabryce, to jest fascynujące. No a poza tym mam córkę, absolwentkę Oxfordu, która ma doktorat na UCL-u i zajmuje się Afryką Południową i Middle East i tam jest dużo do przemyślenia. Na przykład w tej chwili urządza wystawę, będzie wystawa za miesiąc pod tytułem Women and War, czyli kobiety i wojna, a chodzi o udział kobiet w wojnie wyzwoleńczej w Algierii. W przyszłym roku będzie 62. będzie rocznica, we Francji zresztą są ogromne przygotowania, bo Francja ma inne tematy do przedyskutowania. Także te tematy fascynujące, no moja siostra zajmuje się Żydami, też robiła temat kobiety w czasie wojny w Krakowie. No te tematy gdzieś tam krążą bez przerwy. Ja w pandemii potwierdziło się, że ja się ze sobą nie nudzę,
mam dużo czasu, ponieważ nie można było robić eventów dla klientów, więc miałam bardzo dużo czasu. Dużo przeczytałam i to takie książki nawet powyżej 500 stron, na co wcześniej czasu nie było, ale nigdy nie miałam takiego jakby przekonania, że ja muszę coś się samodoskonalić w tej pandemii. To było jakoś takie naturalne, bo psychologowie przestrzegają, że nie można sobie wmówić, och, teraz mam pandemię, to ja muszę coś tam doczytać czy się douczyć. Nie, to nie. Jakiś taki czas był interesujący, no było bardzo dużo jakby doniesień różnych, naukowych, takich, śmakich. A poza tym ja się zawsze pakowałam. Ja robiłem taki wywiad z Joasią Delbar z Łodzi, która była szefową agencji PR-owej przez wiele lat i w pewnym momencie rzuciła to wszystko i nie pojechała w Bieszczady, tylko wyjechała do Indii. Wróciła i teraz uczy tej takiej równowagi, tego balansu w pracy zawodowej, życiu osobistym. Fantastyczna dziewczyna i ona na to pytanie na temat tego czasu powiedziała właśnie, że powiedziała w ten sposób, czy to jest czas, kiedy możesz właśnie siebie odnaleźć. Tylko to też jest czas, to co powiedziałeś, żeby, co Ferenczy powiedział, że to jest czas dla ludzi, którzy pracują głową, którzy umieją używać głowy, a nie tylko... A czy ty się kiedyś zgubiłeś w życiu? Przepraszam, takie pytanie, bo jeżeli się odnaleźć, ja rozumiem tą myśl, żeby mieć czas oczywiście, dla siebie i tak dalej. Tak, nie, tylko... Oczywiście, że się zgubiłem. Ja się bez przerwy gubię w życiu. Jedna pandemia ci nie pomoże. Nie pomoże. To znaczy nawet nie o to chodzi. Ja zmierzam też do czegoś innego, że to właśnie Ajahn Brahm też, ja to sobie bardzo często powtarzam, bo on ma taką pogadankę, kiedy mówi, wróćmy do siebie. Wróć do siebie. Ale do siebie to nie znaczy do mieszkania, do tego, co masz, do swojego otoczenia. Wróć do siebie, bo tak naprawdę światem jesteś ty. To jest twój świat, ty go tworzysz. No, ja uważam, że to jest bardzo niebezpieczne, bo to jest trochę antropocentryczne i jakby tam dalej pogrzebać, słuchaj. Już w ogóle pozostawiam całą dyskusję filozoficzno-psychologiczną, co to znaczy do siebie, czy w ogóle mamy jakiś ja, czy to nie jest konstrukt, czy to ja się nie zmienia co 10 lat. Ja się boję takich... Wiesz co, ktoś powiedział tak, że jak już w nic nie wierzysz, to wierzysz, to idziesz do kościoła, który jest najbliżej ciebie. Także ja powiedziałam, że ja się trochę boję tych buddystycznych sentencji, dlatego że jakby to nie jest mój krąg kulturowy. Ja znam bardzo wiele osób, które wyjechały do Indii, studiowały, poświęciły się Zenowi i tak dalej. I mówiąc swoim językiem, gdzieś tam w ogóle siebie nie odnalazły. Raczej zaczęli konstruować jakąś swoją inną tożsamość, wiesz? Ja się tego trochę boję. Ale oczywiście, tak, tego w ogóle nie można generalizować. Ale jeszcze chciałam tylko dodać, jak ja to myślę, bo ja tego nie neguję. Są ludzie, którzy są przemęczeni, mówią, ja muszę wyjechać w podróż dookoła świata, chociaż tutaj się ślad węglowy teraz kłania, prawda? Więc już w ogóle jesteśmy, ugotowane są te osoby, które... Uważają, że ja muszę wyjechać, odpocząć, zmienić, dojść do siebie. Ja nie wiem, w moim życiu nie było takiej cezury, że ja teraz jestem, a potem będę do siebie dochodzić. No jakoś wydawało, myślę, że można sobie taki komfort w życiu wypracować, że po prostu mniej więcej już wiesz, jak skończysz 20-30 lat, kim jesteś i już nie odchodzisz od siebie, nie wracasz do siebie. Już mniej więcej wiesz, jaki jesteś. To jest to słynne hasło self-love, teraz wszyscy mówią, tak, muszę pokochać siebie. A ja ci się przyznam, ja siebie w miarę lubię, natomiast jestem tak szczęśliwa, jak mam dwie sąsiadki, jedna ma 75, druga ma 95 i najbardziej mi jest fajnie na duszy, jak ja im pomogę, jak im zrobię zakupy, jak zapytam, czy coś nie potrzebują. Po prostu ja myślę, że to jest niebezpieczne, ta samomiłość, bo człowiek jest istotą społeczną, i ty musisz kochać nie, drugiego. Ale ale w tej teorii zawsze to jest takie myślenie. Ja, tylko ludzie, którzy kochają siebie, są zdolni do miłości do innych. O to chodzi. To nie o to chodzi, żeby egoistycznie. Ale ja wiem, ale to jest strasznie trudne. Dla mnie to są takie trochę, przepraszam, ja znam te hasła. Jest bardzo dużo książek. Ci wszyscy coache, mentorzy nam mówią, że musisz polubić siebie, musisz pokochać siebie. Szczerze mówiąc, ja nie wiem, jak pokochać siebie. Ja siebie lubię, tak jak powiedziałam. Ja wiem, kogo kocham. Tak? Ja kochałam mojego męża, ja kocham moją córkę. Mam nadzieję, że jeszcze w życiu się zakocham, to ja to rozumiem. Natomiast ja siebie lubię. Natomiast to nie jest tak, że jak źle coś zrobię, to nie widzę, że jestem paskudna, ohydna.
Ostatnio się nawet zabawiłam na Facebooku, bo wszyscy mówią, że przecież każdy chce być dobry. Ja mówię, że ja jestem okropna, tak? I ktoś już nie pociągnął tego wątku, wiesz? Nie wiem, może ja za bardzo szukam jakby tego odwrotu, bo to jest filozofia niemiecka wyrosła na takim przekonaniu, że nic nie jest prawdziwe bez swojego przeciwieństwa. Więc ja zawsze odwracam to na drugą monetę i dlatego boję się tych haseł o tej self-love, no ale to tak samo jak mnie denerwuje pozytywne myślenie. Teraz pomału odchodzimy pozytywnego. Tak. Ale widzisz, dla mnie to są te same, to jest ten sam nurt myślenia. Rozglądnij się, może wokół ciebie jest ktoś, komu trzeba pomóc, bo naprawdę potrzebuje twojej pomocy i wtedy pokochasz się. Bo tylko możesz przez czyny i przez dobro się pokochać. No. Następną audycję o miłości robimy. Dobra. A mamy tak dużo ludzi dookoła siebie, którzy potrzebują pomocy, że myślę, że mamy tutaj naprawdę olbrzymie pole do popisu. No, kochana, to żeśmy się rozgadali. To jest najdłuższa historia, najdłuższa audycja. Potniesz ją, wyrzucisz kłopoty i będzie dobrze. Nic nie tnę. Daję tak, jak było. Ewa, dziękuję ci bardzo pięknie. Pozdrawiam cię serdecznie. Ja dziękuję za cierpliwość. Dziękuję. Przepraszam za impresjonistyczny styl myślenia, ale po prostu dużo wątków żeśmy bardzo, bardzo to cenne. No, naprawdę, z mojego punktu widzenia bardzo to cenne i trochę żeśmy się tu otworzyli, ale to właśnie nie ma. To fajne jest. Ewa, dzięki. Pozdrawiam. Dziękuję serdecznie. Dziękuję za cierpliwość. Dziękuję bardzo. Dziękuję.